Dzień dobry, moi drodzy, ale jeszcze nie. Cudownie, na pewno to uratowało cały film. Dzień dobry, moi drodzy, witam się z wami w kolejnym filmie. Miło, że jesteście ze mną. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału i obserwacji mojego Instagrama, tam się zawsze więcej szybciej dzieje i możecie dostrzec wszystko szybciej i być pierwsi. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o pędzlach, o dziwnych kształtach. Zaczynamy. Pierwszym pędzlem jest to pędzel marki Kat Von D 25. I na pierwszy rzut oka widać, że on jest taki języczkowy, normalny, ale on jest z włosia mieszanego. I tutaj mamy włosie u góry jest białe, później jest czarne, ciemne. Im wyżej włosie jest bardziej miękkie, na dole jest bardziej zbite. Pędzel, jak pędzel języczkowy, może służyć do bazy, do kremów, czy do maseczek nawet można go używać. Natomiast on jest na tyle dziwny, jest na tyle unikalny, że on jest właśnie mięciutki. To nie jest taki pędzel języczkowy, gdzie po prostu jak zrobimy to włosie, sobie odkształcimy, to tak ono wróci. On jest po prostu mięciutki. I świetnie, ale to świetnie nakłada właśnie maseczki, pielęgnację, ale również świetnie się nadaje do aplikacji podkładu, moi drodzy, ponieważ on jest na tyle miękki, że można dalej pracować właśnie ruchami kolistymi, czy nawet minerały można używać i nakładać pod oczy, na płatki nosa, tam gdzie jest ciężko dojechać właśnie pędzlem, na przykład kabuki. Także pierwsza propozycja to Kat Von D, bardzo użyteczny pędzel, którego bardzo lubię, mam go kilka już lat, nic się z nim nie dzieje, moi drodzy, nic totalnie, ani się nie rozczapierzył, pomycił, a wiecie, że ja myję pędzle szybko, sprawnie i po bólu, nie dbam o to, żeby te pędzle miały odżywkę na włosiu, naprawdę bardzo dobrej jakości pędzel. Kolejnym kształtem jest to taki zbity, ścięty pędzel. One są dosyć mocno zbite, więc twarde. I pierwszy pochodzi z Loftu T40, a drugi Boho Beauty 124V. One są podobne, natomiast ten z Loftu nieco bardziej się rozczapierzył i troszeczkę wypada mu włosie. Natomiast zastosowanie jest to samo. Czyli można go użyć do konturowania twarzy, czyli tutaj na mokro, na sucho. Można użyć również do nakładania korektora w kształcie V, tutaj pod oczy. I można konturować nim nos, na przykład zuchwa, jakieś precyzyjne linie gdzieś tam na szyi. Można konturować nimi biust, bo często się tak zdarza, że na sesjach konturujemy biust, ramiona, czyli do wszystkich takich miejsc ciała i twarzy, gdzie potrzebujemy takiej precyzyjnej linii. Kolejny jest pędzel ze serii Łukasz, czego ty chcesz od niego? Natomiast to jest taki pędzel stożkowy i tu jest również włosie takie mieszane, czyli góra jest biała, później jest czerń i jest to pędzel firmy No Name, gdzieś zamówiony na AliExpress dawno, dawno, dawno temu. To były chyba moje pierwsze pędzle. Ale niestety tutaj nie ma tej miękkości. On jest bardzo zbity, jest bardzo twardy i jest bardzo toporny. Natomiast ja go używam do korektorów różnego rodzaju, do bazy na całą powiekę. On się świetnie nadaje do tego, żeby właśnie takie produkty rozkładać i nakładać. Świetny do konturowania, do takiego precyzyjnego konturowania i również do konturowania nosa, żuchwy. Natomiast mógłby być troszeczkę większy, bardziej obszerny, to włosie powinno być troszeczkę miększe, ale tak jak mówię, do takich precyzyjnych rzeczy bardzo fajna sprawa. I na sesjach wiadomo, każdy detal jest ważny i często można go używać tutaj. I często można go używać tutaj do noska, ponieważ i tutaj nakładamy korektor czy podkład. I do uszu, moi drodzy, tak, malujemy również uszy, malujemy szyję, wszystko co się da, żeby jak najbardziej, jak najlepszy efekt uzyskać. Bardzo fajny pędzel, bardzo tani pędzel, na pewno go dostaniecie w jakimś zestawie tańszych pędzli. Czas na pędzel, który otrzymacie w Rossmanie, przynajmniej był w szafach Rossmann. Jest to marka Kilis Liquid Foundation. I on jest na tyle dziwny, znowu to powtórzę, że on jest wyprofilowany bardzo podłużnie, jest bardzo zbity i jest wyprofilowany właśnie na ukos.
i w środku ma taką dziurkę. Do tej dziurki powinniśmy dać, nalać podkład, a później rozprowadzić go po całej twarzy. Ale ponieważ jeśli nałożymy tutaj dziurkę i będziemy rozprowadzać, to nierównomiernie nam się to wszystko tutaj rozłoży. Dlatego ja wylewam zawsze sobie na wierzch dłoni albo na taką taskę metalową do podkładów, do kosmetyków kolorowych i później maczam ten pędzel w tym produkcie i rozkładam go na wszystkie partie twarzy. On jest bardzo, ale to bardzo zbity, dlatego wszystkie te podkłady, one jeszcze dodatkowo mają wzmocnione krycie dzięki temu, że on jest właśnie taki twardy. Włosia jest mało tutaj, albo jak jest, ono jest schowane w tej schówce. Natomiast bardzo go lubię z tego względu, że on w każde miejsce również powchodzi. Czy płatki nosa, czy okolice oczu, w trudne dostępne miejsca jak najbardziej. Ale im bardziej wodny podkład, im mniej kryjący podkład, tym można sobie z nim narobić smug. On się świetnie nadaje do podkładów kremowych, do podkładów w kamieniu, w pudrze, w konsystencji bardzo takiej zbitej, kremowej. To jest świetny podkład, który wzmocni Wam krycie. Jedyny minus tutaj to jest taki, że ciężko go umyć, ponieważ jeśli pocieram o mydło, a tak myję pędzle, że pocieram o mydło, to ta skówka jest cała zamydlona i ciężko po prostu potem wymyć to mydło z tej skówki. Natomiast czemu nie? Nie był drogi, używam, świetnie się sprawdza. Tym razem coś stricte do konturowania. Jest to marka Kilis ponownie, Fun Powder T1 oraz NYX Professional Makeup. Numer 39 tego NYX. I są to pędzle, tutaj jest włosie mieszane akurat z tego Kilisa i z NYXa jest włosie syntetyczne z tego co widzę. Jeśli chodzi o Kilisa, ten kształt jest bardziej taki, raczej to włosie jest bardziej miękkie, jest bardziej puszyste, natomiast jeśli chodzi o NYX, jest bardziej sprężyste, jest bardziej, też jest mięciutkie, natomiast tu już widać, że no większe jednak jest to Kilis. Oba mają bardzo podobne kształty, dlatego można jak najbardziej użyć ich do tego samego. Tutaj NYX ma bardziej ku dole jeszcze, ten pędzel się rozchodzi, a tutaj w Kilisie jest szybciej się zakończa ten pędzel. Natomiast różnica jest minimalna. I teraz, jak ja kiedyś dostałem ten pędzel z NYX, to mówię, do czego to może służyć w jakimś paczce PR-owej. Ale potem sobie zobaczyłem filmiki, zacząłem ja testować sam i się przekonałem do tego rodzaju pędzli. Ponieważ świetnie, ale to świetnie nadają się do konturowania, do takiego precyzyjnego konturowania. One są miękkie, więc jak najbardziej wyblendujecie je, czy ku górze, czy ku dołu. Również świetnie się nadają do rozświetlacza. W tym momencie trzeba go po prostu sobie obrócić i tylko końcówką sobie tym jakby ścianką konturować. Jedynie co, to Kilis mi się trochę rozpadł, ponieważ tak ten klej tutaj słabo trzyma. A ja często, jak mam nadmiar produktu, to o dłoń robię. I ostatnio zrobiłem o dłoń i zrobiło się tak. Więc jeśli chcecie spróbować czegoś innego do konturowania twarzy, coś miękkiego, coś takiego naprawdę fajnego mieć w swoim zbiorze pędzli, to śmiało bierzcie je, bo one są naprawdę w porządku. 2 lata temu dostałem przesyłkę od marki Sigma Beauty. I mamy 2 pędzle, bardzo, bardzo dziwne, ponieważ ich kształty to są takie trójkąty, to są, nie wiem, czy trapezy, ale są to 2 pędzle, które są na pewno zupełnie inne niż wszystkie, które możemy zobaczyć nawet w tej kolekcji mojej dziwnych pędzli. I pierwszy to jest Sigma 3DHD Max Kabuki. On jest wyprofilowany tak, że ścianki są tutaj ścięte, a tutaj są bardziej rozłożyste. I w zależności od tego, jak... Tak naprawdę to są 2 trójkąty złączone ze sobą, tak? Tymi pupkami są złączone ze sobą i taki właśnie dają kształt. I on jest świetny, ale to jeszcze raz powtarzam, świetny. Do konturowania policzków na sucho czy na mokro, ponieważ to jest chyba pędzel z włosia, nie wiem czym, nie mieszanego, albo chyba syntetycznego jednak. To tutaj świetnie sobie radzi właśnie z konturowaniem. Z korektorem to jest bajka, nakładać go korektor nim. Możemy konturować również no, całą tak naprawdę twarz. W zależności od tego, jak go ułożymy,
tak on będzie pracował na naszej skórze. Świetnie sobie też radzi na szyi, ponieważ on ma taki kształt, który się dostosowuje do szyi i tutaj podkład nim nakładanie to jest po prostu czysta przyjemność i bardzo szybki, bardzo szybka praca. Z tego względu, że on jest po prostu duży. On jest duży, to właśnie jest miękkie, ale niżej jest zbite, przez co każdy podkład ma większe krycie, czy konturowanie ma większe krycie i możemy naprawdę nim dowolnie tutaj manipulować. Świetnie się też nadaje do tego, żeby rozświetlać tutaj całe ciało, czy dłonie, czy właśnie biust, czy klatkę piersiową. On ma dużą powierzchnię, dlatego jest naprawdę bardzo łatwy w użyciu. Drugim pędzlem Sigma jest to Edge Kabuki F87 po prostu. Jest to trójkąt, czyli jest to jeden trójkąt, a tamto mieliśmy złączone dwa. To jest pędzel, którego najczęściej używam do korektora i do płatków nosa. On się sam dostosowuje właśnie do tych kształtów. W zależności jak obrócimy, jak odwrócimy, to możemy sobie i konturować nim, i nakładać korektor, i wejść w płatki nosa, czy tutaj na okolice ust. To wszystko po prostu, ten kształt jest na tyle uniwersalny, że nada się do każdej części twarzy. Dlatego go tak bardzo lubię. Ale jedynie co, mógł być trochę miększy, ponieważ tu mamy tą samą historię jak w przypadku tego Kissa. On ma delikatnie krótkie włosie, jest bardzo twardy, jest bardzo zbity. Góra jest troszeczkę miększa, bardziej miękka, może tak. Natomiast mógłby być trochę większy, bardziej miękki. Czas na ostatni już pędzel, jest to marka Kiehl's znowu, 4D kontur T5. Mamy stożek. Stożek, który również jest chyba z włosia mieszanego. Tutaj mamy różne kolory tego włosia, tak naprawdę. U góry jest bardziej miękkie, na dole jest bardziej zbite, jest trochę twardy, ma bardzo małą powierzchnię. I taka mała powierzchnia najlepiej służy nam do konturowania na mokro. Bardzo łatwo się czyści to ten pędzel, więc tutaj zwracam na to uwagę, że jak najbardziej produkty mokre możecie użyć. Czyli znowu mamy tą samą historię. Konturowanie twarzy na mokro, użycie korektora, czy właśnie użycie gdzieś na ciało do konturu. Nic odkrywczego, ale naprawdę jest bardzo precyzyjny i za to go lubię. Nawet można nim nakładać na całą powiekę. Ja często tak robię właśnie. Korektor jako baza albo baza pod cienie i na to jakiś jeden cień matowy, żeby zagruntować tą bazę. Ja często tak maluję. Tym pędzlem się posłużam, bo jest po prostu bardzo łatwy w aplikacji, jest szybko po prostu nałoży na powiekę, czy szybko zrobi nam konturowanie na mokro. Ciężko nim rozcierać to konturowanie, ponieważ jest zbity, jest bardziej precyzyjny, ale myślę, że ten kształt również zasługuje na to, żeby być w tym filmie, ponieważ no jest to pędzel użytkowy. Wiem, że może i Ameryki nie odkryłem tymi pędzlami, natomiast zawsze to jest coś innego i zawsze to coś jest innowacyjnego, coś zupełnie innego niż mamy w naszych zbiorach. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zawsze to coś innego, zawsze to jakaś taka dodatkowa wiedza, że takie pędzle właśnie istnieją. Jeszcze raz Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Ja tak powtarzam, ponieważ to mi daje motywację. Jeśli będzie Was więcej, będą łapki w górę, będzie jakaś aktywność, to pamiętajcie o tym, że ja nie zaprzestanę filmować i podoba mi się to i chciałbym się po prostu rozwijać. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie macie mnóstwo zdjęć, ponieważ jest 800 zdjęć. Na moim story również się dużo dzieje, tam dużo inspiracji jest z mojego życia, nie tylko w moich vlogach na YouTube, ale również właśnie na Instagramie. Trzymajcie się i do następnego filmu. Pa!